korzystamy w tym momencie z łączy telefonicznych, no wiadomo. Pierwsza rzecz to dotyczy uchwały podjętej na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Uchwały dość specyficznej, bo kilka rzeczy przez tą uchwałę będzie można zrozumieć. Nadanie nazwy ulicy, ulica Dębowa w Rzeczyce. Tak sobie myślę jako obserwator życia tutaj lokalnego i gminnego, że to znak rozpoznawczy rzeczy, które dzieją się w Rzeczycy, czyli miejscowość jest typową miejscowością rozwojową, gdzie powstają nowe domy, nowe osiedla i miejscowość ma coraz więcej nowych ulic. Czy to na tym to polega i dlaczego akurat nazwa ulicy Dębowej? Witam radiosłuchaczy Radia Deeper i portalu społecznościowego. Mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej ulicy, zaproponowali kilka nazw i wskazali jako ulica Dębowa. Faktycznie miejscowość Rzeczyca jest miejscowością perspektywiczną pod względem budownictwa jednorodzinnego. Możemy powiedzieć, że przechodzi dzisiaj boom rozwojowy. Ma już ponad 1000 mieszkańców, 15 ulic z tą Dębową. A większość ulic, które są nadawane ostatnimi czasy na terenie miejscowości Rzeczyca, to są ulice jak Sosnowa, jak Brzozowa, jak Kasztanowa, Leszczynowa, Olszowa. Już pan znalazł odpowiedź, panie redaktorze, na pana intrygujące pytanie. Czyli idziemy w drzewa. Słucham? Idziemy w drzewa. Nie tylko, bo jest również Prosta, jest również Radzyńska, jest również Kolejowa, więc jest również Gościniec, więc nie tylko, ale na pewno jako gmina Międzyrzec i miejscowej Rzeczyce idziemy w ekologię, bo ta miejscowość niewątpliwie położona w bliskim sąsiedztwie miasta posiada również tereny leśne, co w konsekwencji czyni ją bardzo atrakcyjną. A tą atrakcyjność w ostatnich latach niewątpliwie podniosła i pełna infrastruktura, którą dysponuje ta miejscowość, poczynając od wodociągów od lat, kanalizacji, światłowodów, szkoły, przedszkola nowoczesnego, czyli każdy z mieszkańców znajdzie to, co jest dla niego ważne. Przy tym prężnie funkcjonujący klub seniora, również osoby starsze znajdą swoje miejsce i swój czas. Prężnie funkcjonujący klub Krzna Rzeczyca z zespołami juniorskimi i zespołami dziecięcymi, bo już od trzeciego roku w przedszkolach są objęte przedszkolaki zajęciami z piłki nożnej, oczywiście te chętne, prowadzone przez klub Rzeczyca. Każdy ma wszystko na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Pięknie zagospodarowany skwer z siłowniami zewnętrznymi, placem zabaw, miejscowość oświetlona, bo jak zapewne już o tym mówiliśmy, cała miejscowość, całe oświetlenie uliczne, parkowe na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, jest to oświetlenie typu LED. Spodziewamy się, panie wójcie, kolejnych tego typu wydarzeń, czyli kolejne ulice będą powstawały i będą otrzymywały nazwy w Rzeczycy? Oczywiście. Widzimy to po podziałach działek, które widzimy, jak są wydzielone 10-15-arowe działki. Widzimy również wydzielone pasy dróg wewnętrznych. Wcześniej czy później, gdy zostaną one zabudowane, te tereny, te drogi wewnętrzne pewnie będzie musiała przejąć gmina i pewnie będzie musiała utwardzić je, oświetlić i utrzymywać. Oczywiście my zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają na terenie miejscowości Rzeczyce i na terenie gminy, aby to tutaj lokowały swoje firmy, aby tutaj meldowali się, a jeżeli mają również zameldowanie w Międzyrzecu Podlaskim, patrząc na potrzeby ich nowego miejsca życia,
prosimy, aby w rozliczeniach PIT wskazywać jako miejsce zamieszkania gminę Międzyrzec Podlaski. Rozmawiamy o Rzeczycy, czyli miejscowej Rzeczyce. Dzięki temu część środków z podatku dochodowego wróci do budżetu gminy i będziemy mogli w większym zakresie inwestować w infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy.